Ten film będzie trochę na luzaka, choć myślę, że o w bardzo ważnej sprawie, jeśli chodzi o organistów, ale też i o ludzi pracujących w kościele. Może mi głupio o tym mówić, ale... Znaczy głupio, bo to jest takie dla mnie nowe, świeże. Odkąd pamiętam, jestem związany ze szkołą i zawodowo też jestem związany z szkołą. I słowo urlop, może kogoś to będzie teraz drażnić, ale myślę, że zrozumiecie. W takim świecie szkolnym urlop do końca, no, istnieje, ale nie istnieje. Bo przecież są wakacje, ferie i tam... Polecam, jeśli ktoś się zastanawia, jak to jest mieć wakacje albo ferie, zostańcie nauczycielami. Ja wiem, to jest słaby argument, ale dopóki ja nie zobaczyłem na własne oczy, nie poczułem na własnej skórze, czym jest urlop, to ja tego nie rozumiałem. Ale jeśli ktoś ma takie życie urlopowe, że tam musi planować te 30 ileś tam dni w ciągu roku, no to wam powiem, jest to spoko, ma to swoje plusy, ma też swoje minusy, ale też te życie takie, nazwijmy to szkolne, też ma swoje plusy, ale też ma swoje minusy. I ja w tym roku pierwszy raz w swoim życiu byłem na urlopie. 2 tygodnie. No nie pełne, ale byłem na urlopie. Miejcie też to na uwadze, że odkąd, tak powiedziałem, chodziłem do szkoły, to byłem jakoś związany z kościołem. Byłem ministrantem, byłem kościelnym też swego czasu. No i mając te kilkanaście lat, nawet nie wiem ile, 16, 18, 19, no gdzieś tam naście, też już pełniłem służbę jako organista, ale taki wiecie, młodziak się uczy, szkoli i nawet jeśli chodzi o wakacje, to moje wakacje były trochę inne, bo ja zazwyczaj zastępowałem jakiegoś organisty, który miał urlop. Więc ja codziennie grałem w wakacje, no, z drobnymi przerwami, tam jakieś rekolekcje czy pielgrzymka na przykład, ale zasadniczo to ja siedziałem za kontuarem, grałem. No i potem, że tak powiem zawodowo od 2012 roku, mając kwity organistowskie, już zaczynałem się tym, wiecie, zajmować, ale dalej, ręce gadżeta. No... Zastępowałem organistów, nie byłem takim stałym organistą, który ciągle gdzieś w jakiejś parafii gra, aż zostałem organistą w parafii Świętego Józefa w Sadowie, co miało miejsce we wrześniu 2014 roku i od tamtego momentu do zeszłego tygodnia, mówiąc wprost i bardzo poważnie, ja nigdy nie byłem na urlopie. Pomijam dni, gdzie na przykład byłem chory, nazwijmy to, byłem na zwolnieniu lekarskim, albo dni, kiedy no rzeczywiście tam na przykład byłem ojcem chrzestnym i jechałem na chrzest, no to dostawałem, powiedzmy w cudzysłów, dostawałem 2 dni wolnego, żeby tam w sobotę wyjechać, a w sobotę, niedzielę nie grać, a w poniedziałek już znowu być na posterunku. Czy na przykład ze znajomymi jakąś tam długi weekend majowy udało mi się raz czy drugi wyskoczyć. Ale tak naprawdę stricte takich dni wolnych to przez ostatnie lata nie miałem wcale. No ale w tym roku się trafiło i powiem wam, świetna sprawa. Polecam każdemu organiście, który, no tak jak ja, jest w takim ciągu. Bo wiecie, człowiek wtedy zupełnie inaczej planuje czas, zupełnie inaczej ten świat wygląda. Choć, jak ja to nazywam, syndrom organisty jest, bo zasadniczo o 18 jest msza, no, w innych porach też, ale o 18 to wiecie, patrzysz na zegarek, 17:40 i już jest niepokój. Gdzie mam kluczyki z auta, bo trzeba jechać. A nie, przecież ja dzisiaj nie gram. To powiem wam, że przez te 2 tygodnie, mimo że byłem w różnych odpoczynkowych miejscach, to ten niepokój cały czas był. Więc to jest złe według mnie. Z tego trzeba się leczyć, nad tym trzeba pracować, no i trzeba sobie wolne robić i się nauczyć tego, że może być bez organisty, bo to też tak, wiecie, jak ktoś z was jest takim organistą, to choćby było 40 stopni gorączki, to i tak na ten chór się wtoczysz, choćbyś miał zapalenie strun głosowych, to na ten chór wejdziesz i pod twą obronę tyle zrobisz i ludzie dalej będą śpiewać tą pieśń. Możesz mieć palec odcięty siekierką, w sensie na przykład opuszek ścięty siekierką,
No, i wiecie, zszyty, zabandażowany, usztywniony, czy tam coś, i dziewięcioma palcami, albo jakiś na przykład dłuto, czy nóż sobie gdzieś tam w rękę wbijesz, i też jesteś poszyty, pobandażowany, jakiś palec nie funkcjonuje, czy jest potłuczony, bo młotkiem dostał, i teraz. Nie? Tak, to są moje przykłady. Ja znam kolegów, którzy z nogą w gipsie grali i tym gipsem tam, wiecie, deptali tę klawiaturę pedałową, no bo musieli, nie? I teraz to nic, że pół godziny dłużej do kościoła. Fajnie, pasja, zaangażowanie, ale miejmy też to na uwadze, nie? Że to nie do końca jest zdrowe, nad tym trzeba pracować i ja jestem wdzięczny za 2 tygodnie urlopu, które za mną, bo mogłem ten czas spędzić z bliskimi mi. Tak, z rodziną, na różnych ciekawych wycieczkach i takich, no, niesamowita rzecz, niesamowita, i mogłem sobie jako cywil, tak to nazwijmy, też do kościoła pójść. To też jest fajne przeżycie, że nie siedzisz i nie łapiesz tonacji, nie myślisz teraz, co zagrać i czy głośniej, ciszej, który głos, tylko po prostu jesteś. To jest niesamowite doświadczenie. Polecam każdemu organiście. Także taka mała zajawka, czy podzielenie się fragmentem mojego życia, że po ponad 30, no niech będzie, no nie, ponad 30 lat nie służę Kościołowi, bo wtedy jeszcze byłem za mały, ale no powiedzmy ponad 25 lat będąc przy Kościele w tym roku przeżyłem swój pierwszy w życiu pełnowymiarowy urlop. Jestem z niego bardzo zadowolony, no też przez to. Zresztą to się rozmyje na YouTubie, ale na teraz, na świeżo, przez to też nie było filmów, bo nie miałem kiedy. Wolałem ten czas poświęcić na coś innego. Także wybaczcie taką dziurę, ale myślę, że jest zrozumiała. No i tyle chyba. Z Bogiem. Z Panem Bogiem.